Hej, Paulina Janowicz. Jestem mamą Oli, która, jak większość z Was zapewne wie, zmarła około 15 miesięcy temu w wyniku ataku padaczki. Padaczki, która uaktywniła się po szczepieniu Infarix Hexa. Padaczka była lekooporna, bardzo paskudna. Ola zmarła i do wczoraj myślałam, że znam granice absurdu, które tutaj w naszym pięknym państwie mogą mieć miejsce. Natomiast okazało się, że jednak jest jeszcze coś, czym można zaskoczyć człowieka. Otrzymałam wczoraj telefon z przychodni, do której należała moja córeczka Ola, z przychodni Centrum Mama i Ja we Wrocławiu. Pani rejestratorka otrzymała polecenie od pielęgniarki, ażeby to zadzwonić do mnie i umówić mnie na szczepienie, na zaległe szczepienia mojej córki Aleksandry Janowicz. Możecie sobie wyobrazić to, jaki był poziom mojego wkurwu po prostu, bo tego nazwać inaczej nie można. I jak emocjonalnie do tej rozmowy podeszłam. Zapewne nie byłam miła, chociaż chyba średnio pamiętam tą rozmowę. Mam nadzieję, że kiedykolwiek będę do niej mogła wrócić, ponieważ wszystkie rozmowy przychodzące, wychodzące w takich przychodniach powinny być nagrywane. Wyobraźcie sobie, że myślałam, że jedynym pewnym przeciwwskazaniem do nieszczepienia dziecka jest śmierć. Oczywista oczywistość. Natomiast okazuje się, że jednak to nie jest w stanie przeszkodzić funkcjonariuszom, ponieważ tak chyba ich można nazwać, medycznym, którzy są zobowiązani odgórnie do tego, aby wyszczepialność się zgadzała. W papierach musi się zgadzać. Nieważne jest to, czy pacjent ma ciężkiego NOP-a, czy rodzic chce bądź nie chce szczepić swojego dziecka. Nawet nieważne to jest to, że dziecko zmarło. Ważne jest to, żeby się pobiera zgadzało, prawda? To jest najważniejsze. Procedury, jeszcze raz procedury. Nienawidzę tego słowa. Mam nadzieję, że żaden z Was nie będzie musiał takiego telefonu kiedykolwiek odbierać. Mam też nadzieję, że przychodnia w jakikolwiek sposób przeprosi mnie za to cholernie przykre dla mnie zajście. Mam też nadzieję, że dzięki temu, że informujemy my, jako rodzice, tych, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, jakie konsekwencje może za sobą nieść błędna kwalifikacja do zaszczepienia dziecka. Mam nadzieję, że NOP-ów będzie coraz mniej. Mam nadzieję, że takich sytuacji jak moja nie będzie już nigdy, absolutnie nigdy, ponieważ to jest niedopuszczalne, to co się wydarzyło wczoraj. I mam nadzieję, że pani pielęgniarka już teraz za każdym razem, gdy będzie widziała, że w szczepieniach, w karcie szczepień jest dość długa przerwa, w moim przypadku mojej Oli minęło już 5 lat od ostatniego jej zaszczepienia, mam nadzieję, że taka pielęgniarka zastanowi się nad tym, dlaczego takie dziecko nie zostało zaszczepione, dlaczego w karcie szczepień są pustki. U mojej Oli, Infarix Hexa, uaktywniła się ciężka postać padaczki lekoopornej, która doprowadziła do śmierci mojego dziecka. Pielęgniarko, jeżeli tego słuchasz, pomyśl na drugi raz. Nie wykonuj bezmyślnie poleceń, które ktoś ci każe wykonywać. Wykaż się odrobiną empatii, wykaż się odrobiną zainteresowania i chociaż zajrzyj do kartoteki takiego dziecka, i podpowiedz sobie na pytanie, dlaczego to dziecko nie jest zaszczepione? Bo być może zmarło, tak jak w przypadku mojej Oli. Drodzy rodzice, jest późno, nie będę przeciągała. Jestem zmęczona, mam nadzieję, że Wasza noc będzie spokojna. Życzę Wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i tego, aby takich absurdów na Waszej, mojej drodze było jak najmniej, a najlepiej, żeby nie było ich wcale. Wiem, że jesteście nagabywani, wiem, że jesteście zastraszani, wiem, że jesteście wręcz terroryzowani przez niektóre przychodnie, przez sanepid. Nie dajcie się. To Wy jesteście odpowiedzialni za swoje dziecko. Ja nie wiedziałam, jaką krzywdę może wyrządzić błędna kwalifikacja do szczepień i zapłaciłam niestety najwyższą cenę. Przestrzegam Was przed tym. Czytajcie, słuchajcie, miejcie oczy już szeroko otwarte, bo tylko Wy jesteście w stanie ochronić Wasze dziecko przed tragedią. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Nie do usłyszenia w takim przypadku jak dzisiaj. Trzymajcie się, pa!